Dzień dobry, z tej strony Luke, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Amnesia, A Machine for Pigs. Ostatnio skończyliśmy w tym jakimś dziwnym miejscu, wygląda to na serce maszyny do świń i wybaczcie, napiję się kawki pięknie, ładnie. Tak w ogóle to patrzcie na to. To jest skarpetka na moim mikrofonie. Przez to mój mikrofon bardzo ładnie pachnie. A po co? Żeby po prostu nie było czegoś takiego, że jak dmuchnę w mikrofon, to nagle są takie dziwne szumy. Okej. Aha, mam nadzieję, że nie będzie lagów w tym odcinku, bo ściąga mi się gra na Steamie oczywiście, nie jestem jakimś tam haksem ściągającym gry. Kiedyś tak było, teraz już nie. No trochę mało FPS, 30 jest, dobra. Aha, to są te ofiary. Aha. Oh shit. No i co ja najlepszego zrobiłem? Ty głupia suko, co zrobiłeś? To jest woda, dopiero teraz się strzaiłem. To są te potężne zniszczenia. Tu nie przejdę. No i co się stało? Oho, no to fajnie się ugotuję, jak nie znajdę stąd wyjścia. Ja myślę, że tutaj trzeba szybko coś wykombinować. Tu jest ten piec. Te kraty, hem. Chwila, gdzieś tutaj szybko poszperamy. Tu co? O, drabina jest, dobra. Co dalej? Dobra, nie wyjdę stędy. Świetnie. Jak to tutaj przesunąć? Dobra, nieważne, biegnę. Nie wiem gdzie, ale biegnę. Dobra, tu jest. Jeszcze jedno. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra, stąd przyszedłem. Zamknięte. Dobra, biegnę do tych krat. Ta para jest, nie mogę wejść. Ciekawe, czy to jest koniec gry już w końcu, czy nie? Okej. O, ale fajne. Po coś te koła zębate są? Boże, jak się go wystraszyłem! Wybaczcie, to... O, fuck! Jak ja mam uciec stąd? Teraz chyba do drabiny. Co? Dobra. Goni mnie! Pooglądajmy sobie pigi jeszcze. Ofu. Dobra, spieprzamy stąd. Którą stronę? Wygląda jak w prawo. Co to jest? Kurde, ślepa uliczka. Albo nie. Jednak nie. Mam tam wyskoczyć. Au. Dobra, tędy. Au.
A to para. Oh fuck. Świnki mnie zabiją? Naprawdę? Jezus Mario, co to jest? No i ciekawe co teraz, ale lagi, 8 FPS było przed chwilą, uff, na szczęście wzrosło do prawie 30, może być, do nagrywania może być. Ale jak nie nagrywałem, to miałem 60, czyli max, jeżeli chodzi o mój monitor. A, spokojnie, przepraszam. Nie podoba mi się to miejsce. Ale laksy, 16 FPS. O, o. What the? Małe FPS trochę. A jesteśmy na powierzchni już, lol. Boże, kochany. Wybaczcie za te lagi. Wow, 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 wow. On chciał zniszczyć fabrykę, a wypuścił świnie. Chyba, tak mi się wydaje. Oczywiście nagie ciała muszą być w amnezji. Tu poszła świnka. Wszędzie słyszę świnki. Wow, 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 spokojnie, dobra. Boże. Czy to już koniec? O, fuck. Te wybuchy straszne lagi powodują. Jezu. Burner Street. Te drzwi wyglądają jak... O, co to było? Matko boska. On tą panią... Gwałci tam, Boże, świnka gwałci jakąś babę. Matko boska.
Smaczny rzemieślnik. Boże! Gdzie mam iść teraz? Cisza i ciężka praca to droga do nieba. Congratulations, tu jest przejście. Albo i nie. Ale tutaj burdel. Burdel na kółkach. Aha! Oczywiście Luke nie zauważył. Świetnie. Boże! Świnie są strasznie agresywne. Nic nie widzę. O, notatka tu jest. Tam drzwi. Zamknięte całe szczęście. Albo i nieszczęście. Dobra, notatka. Jezu, jakie notatki. Okej. Nie śmieję się, ja się nie śmieję. No i zaś spadek FPS. Dobra, idziemy tam, gdzie było słychać krzyki. Czemu tak mało FPS? Tu jest 60. A tu jest... O, 18. O, teraz... O, dobra, wzrosło. Jakiś magazyn. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tam jest... Aha, to są jakieś takie jakby składownie świń. Coś w tym stylu. Dobra, zapalmy sobie. Tu są otwarte drzwi, nie podoba mi się to. Uchylone, przepraszam, a na ulicy, dobra. Słyszę cię, suko. O. Nawet burza się rozpęta. O, fuck! Dzieci goni! Co on? Okej. Czy tam pod spodem leży ciało? O kurwa, co to jest? Co to jest? Akysz! Świnio! Akysz! Jezus, ta gra jest chora. O! Nie! Nie! No i co? Powiesz na to, pizdo, szmato! Dobra, ej, no chciałeś mnie zgwałcić, ale ci się nie udało i teraz sobie uciekam, no fajnie, biegnę, no ekstra. Nie ucieknę, nie ma szans. Padnę. Albo? Okej. Nie wiem, co ta świnia tam robiła za tymi kratami i nie chcę wiedzieć. Jeżeli to była świnia pedofil... Dobra, nieważne. Nie, zapomnijmy o tym. No, ale tam nie patrzę. I od razu biegnę. O, już tym razem mnie nie goni. Czemu ja pobiegłem z powrotem? Dobra. Kraty, zapewne kraty. Wiedziałem, jest. Co teraz, suko?
Dobra, to jest fajnie, dużo FPS. A, dobra, jakaś winda pneumatyczna, musimy ją znaleźć, żeby się dostać do... do maszynowni, żeby się dostać. Nie, 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 nie. Dobra. Nie, i zaś cisza. Nie cierpię tego. Jest winda pneumatyczna. Jest świnka. O, fuck. Okej, już wsiadam. Ale chore, muszę zaś do tej maszyny schodzić, nie. No, no, no. Wiecie, co wam powiem, że ta amnezja jest dwa razy bardziej brutalna niż jedynka. Mniej straszaków, więcej brutalności i fabuły. Fabuła jest niezła, bardzo mi się podoba fabuła. Wciągająca, ciekawa, niebanalna. Oczywiście znowu chodzi o amnezję, że nasz bohater nie pamięta wydarzeń z paru poprzednich lat czy miesięcy. O, teraz jesteśmy w przetwarzalni, bo z tego co widzę po obrazku, po tej mapce takiej, są fartuchy robotnicze. Założę się. Boże. Patrzcie, to jest ta przetwarzalnia. Po prostu jakby linia produkcyjna świń, tak mi się wydaje. Dobrze myślałem. Co za świry tutaj pracowały? Żelazny lokaj. Strzałeczki nawet są. Luksus. Już widzę, że tutaj mam wejść. Najlepsze jest tej amnezji to, że w ułamku sekundy może się zrobić cisza i będzie strasznie. Co tu się dzieje? Nie chcę tam wchodzić, więc najpierw sprawdzę. Sprawdzę to przejście. Długie to zakończenie, wam powiem. Ewidentnie widać, że to jest zakończenie, ale strasznie długo trwa. Co tutaj jest? Związek X. Korzystanie z ognia jest zabronione. Stosować wyłącznie ekranowe urządzenia elektryczne. Dobrze przeczytałem. Nie. Co się stanie? Ale to pęknie czy jak? Na pewno to tak trzeba zostawić, więc idziemy tam. Nie podoba mi się to tutaj. Światło mrugające. Aha, no wszystko jasne. Ej, suko! A już wiem, gdzie ona jest. Tam na dole przez te korytarze trzeba przejść. Ej, suczys! Dobra, idę. Na dół. Dobrze, że to światło mruga, bo bym się zestrał, gdyby nagle mi taka świnia na mordę wyskoczyła. Show me these good. I do not see them.
Flaczernia. Flaczarnia. Okej. Okay. Gdzieś, o właśnie tutaj. Gdzie piki? Coś tutaj, co to jest? Wow. Nie no, niesamowicie wielki świat jest gry. Jak na amnezję. Tak, ekranowe urządzenia elektryczne. Boże, kochany! Koktajlem krwi i odchodów. To jest związek X, tak? Krew i odchody. Ja pierd... Co to jest? Matko, czyli oni zabijali bogatych i robili z nich mięsko, tak naprawdę. Z tego co wiem, co to jest? To jest związek X. Wszystko rozumiem. O. Jebudu. Cała maszyna się zatrzymała. I teraz tu leci woda. Nie leciała. Z tego co wiem, tu też jest woda. Aha, i teraz pewnie trzeba to zamknąć. Słyszę świnie. Tu też się zalało wodą. Wszystko. I teraz mogę to chyba rozlać. No. Ten związek X. Wow, o to chodziło. I tu była Piggy. Ale już jej nie ma. I teraz mogę chyba tam zeskoczyć. Piggy nie żyje! Piggy, nie żyjesz! Czy ja mogę tam zeskoczyć? Mogę. Okej. Okay. Ale jak wpadnę do wody, to buba. Dobra, jest! Co tu jest? Centrum sterowania linią przetwarzania. Obejrzyjmy sobie Piggy'ego. Jaka morda, oh my god. Co to jest? Kręćmy, kręć. Woohoo! Co się stało? Coś mi tu skrzypi. Ja się boję, że ta Piggy wstanie. Aha, spoko. Co tu jest? Świeca zapłonowa. Alarm. Szybę wyjebało. Mogę sobie poprzełączać to? Dziękuję. Ale syf robię w tej fabryce. Au! Już nie będę. Przepraszam. Żartowałem. Aha! I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Magnus. My great works are almost begun.
Czemu tylko 13 FPS? To nie wiem. Jakoś cicho się zrobiło. Biggie. Czyli w sumie zalałem to pomieszczenie wodą i włączyłem prąd, że tak powiem, po to, żeby zabić po prostu Piggy'ego, żeby przejść. Ale tu się teraz zrobiło cicho. A tutaj co jest? O, notatka. Jezu, jakie te notatki są obszerne. Matko. Bez komentarza. Czy ja mogę tutaj wejść? Czy ja mogę tutaj przejść? Nie. Wracamy się. Tutaj? Latarnia. Tu nie byłem chyba. Krew! O! Oh fuck. Co to jest? Gdzie ja schodzę? A propos, notatka. Ktoś tam wrzeszczy. Coś wrzeszczysz. Co tam wrzesz, mordę? Czy to jest sabotażysta? Nie, możliwe. Ja jestem sabotażystą. Stairs towards the red light of the nursery, sunset in the window like a bleeding sky, the horizon a slit throat, the seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Ale lagi. Mam iść tam, czy... Może nie tam, nie? Tam są kraty. O, oh, fuck. Ona wpieprza. Ja pierdolę, co to jest? Tam już jakiś człowiek! To jest patologiczny odcinek! Ja pierdolę, muszę sobie już przeknąć. Mówiłem, że ta gra jest brutalna, patologiczna i w ogóle. Teoretycznie one mogą mnie też tak wpieprzać. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders? Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! Oj, tam coś na końcu jest. Okej. Okej. Co tam jest na końcu? Dzieci? Tak. Tak mi się zdaje, nie? Tak. W pokoju dziecięcym. Serca wyciągają znowu. Okej. What the fuck? I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Boże, to jest chore. Okej. Co to jest? Wszędzie krew.
leży jakieś ciało Pigiego. Co to jest? Oh fuck. To jest ciało człowieka. Okej, mam tam wejść. Super. O. Chwila napięcia. Do góry będę jechać pewnie. Na dół! O. No ciekawy jestem. Jak to się zakończy? Ten odcinek będzie chyba najdłuższy ze wszystkich. Dalej nie rozumiem. Czyli teraz do mnie przemawiała w końcu ta maszyna, czy sabotażysta, czyli Mandus, czyli ja. Ła kurwa, to jest pomieszane. Tutaj bardzo ładnie FPS-y wskoczyły do góry. Jesteśmy tutaj. Co to jest? A liścik tu jest. Jak musi odkupić grzechy maszyny i swoje? Nie rozumiem troszeczkę. Zamieszane to jest. My jesteśmy gdzie? To tu jest mróz, tak? W tym miejscu. Co to jest w ogóle? Wstępne mielenie wnętrzności. Tak, wszystko to jest wstępne mielenie. Patroszenie próżniowe. Próżniowe. Węże parowe. Kiełba siarnia. Czyli jestem w miejscu, w którym jeszcze nie był żaden człowiek. Prawie w sercu maszyny. To nie było serce maszyny w poprzednim odcinku, tylko teraz jest. Why did you take my children? I, Mandus. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide. And everything is lost. Czyli on zabił swoje dzieci, tak jak już się domyślałem w sumie w poprzednim odcinku, gdzie była mowa o dzieciach, które czyściły te rury z tłuszczu. Między innymi wysłał tam swoje dzieci. Jezus Mario. Ale tu jest cicho i przerażająco. Co to jest? Nie podoba mi się to. Przetwórnia Mandusa, zbiorniki organu, wejście dla obsługi. Świetnie. Co to jest? Coś tu widziałem. Jezu, jak te świnie strasznie zabijają ludzi. Kochany, co gdzie ja jestem? Tam się o nie, tam się mruga światło. Tu też. Co to jest?
No, nice. To jest Orgonu czy Argonu? Już sam nie wiem. Chyba o. Świetnie, wszędzie mruga światło, wszędzie się mogę spodziewać wszystkiego, to jest krew. Tu są uchylone drzwi. Ziemi... Co tam jest? Powoli jesteśmy u celu chyba. Tak mi się wydaje, że to już po prostu końcówka. Na pewno. Aha, okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Co to jest? O kurwa. No okej, okay, co teraz? Boże, coś mnie goni! To jest świnia, która się umie teleportować, świetnie! Dobra, uciekam, 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 uciekam. O, o, co się stało? O, otworzyły się kolejne drzwi. Niesamowity koniec, wam powiem. Gdzie mam iść, prawo czy lewo? Lewo zamknięte, to pewnie w prawo. W prawo zamknięte, a w lewo czai się. Świetnie. Wieża południowa. Ale ten odcinek będzie długi, chyba z godzina. Wow! Nie chcę już urywać tego odcinka, bo już końcówka. To jest serce maszyny. Jestem pewny. To już wiem, co zrobi Mandus. Chyba się poświęci. No raczej takich grzechów to ciężko będzie... Takie grzechy ciężko będzie ci odpuścić. Misiu i notatka. I love you, my darlings, and I am sorry. I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Mandus, put aside your misguided crusade and let me save them. You... You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet, and gas.
Okej. No świetnie. Dobra, spieprzam stąd. O! Dobra. Nie no, co za... Jak przed tym czymś uciec? Co to jest w ogóle za świnia jakaś mega... Jakiś megazord. Już jest za mną. Po prostu trzeba cały czas biec. Zamknij. Ach, nie obracam się. Dobra, jest. Coś się ustało. What the fuck? Co to jest? Serce. Okej. To jest zegar? Czy mam to serce wziąć? Matko, ten odcinek będzie super długi. Co to jest? Światło pada na te serce. Co tam jest? Jego syn? Co mam tu zrobić? Mój Boże. Mandus, stop. Think about what you are doing.
For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them at the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Wow. I have stood knee deep in mud and bone and filled my lungs with mustard gas. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into faith. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their stabs into your ribs. And they will eat your hearts. No. For your children. Boże, tam jest to dziecko z prawej. Wow. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out.
And in that moment, the new century was born. Wow. Nie no, jestem normalnie w szoku. Koniec był niesamowity w ogóle. Gra ma świetną fabułę. Strasznie mi się podobała. Nie wiem, o co wam chodziło, jeżeli chodzi o fabułę i w ogóle o całą grę, bo pisaliście mi przed nagraniem pierwszego odcinka, że ta gra jest słaba i tak dalej, ale jest zajebista, jeszcze lepsza od jedynki, jeżeli chodzi o klimat i o fabułę. Naprawdę postarali się w tym aspekcie, lokacje przede wszystkim fajne. Tutaj optymalizacja jest chujowa, wiadomo, ale teraz na przykład tylko w niektórych momentach miałem spadki FPS. Pomogły najnowsze sterowniki do karty graficznej, co wam też polecam. Tutaj, jeżeli wam się podobał ten odcinek, mam nadzieję, że nie był za długi, postaram się go skrócić jak najbardziej się tylko da, to dajcie lajka w górę i mam jeszcze prośbę, jeżeli seria wam się podobała, to wejdźcie w playlistę Amnesia Machine for Pigs i tam dajcie po prostu lajka za tą serię. Naprawdę świetna gra, no niesamowicie mi się podobało, naprawdę, nie wiem co powiedzieć jeszcze tutaj, naprawdę super. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie serii i tego odcinka i jeżeli się podobało, powtarzam, dajcie lajka pod odcinkiem i pod playlistą. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych seriach, mam nadzieję, że równie klimatycznych i równie ciekawych pod względem fabuły. Cześć!